Dziękuję bardzo. Pan Łubieński, bardzo proszę. Tak, no i tutaj chciałem do pana profesora najpierw. Pan mówi, że to, czy było przyjemne powstanie. No, podobno było przyjemnie w Warszawie pierwszego dnia powstania w niektórych dzielnicach i tam w czasie różnych dyskusji mówiono mi, że ja tutaj jakoś tutaj krytykuję, czy sceptycznie, a oni pamiętają te flagi, wolność i tak dalej. Z pewnością na początku powstanie może być przyjemne, no tak jak rewolucja też na początku, prawda? A poza tym no, w grupach rekonstrukcyjnych bardzo dobrze to powstanie i miło się, że tak powiem, przeżywa, tak. No więc to właśnie tak. No to jest chybione całkowicie te grupy rekonstrukcyjne. No, tak, no to się w ogóle zgadzamy, w ogóle wszyscy no, chyba bez słów. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze to o tej Europie, to było tak, z jednej strony rzeczywiście trochę ta Europa się tych powstań, no może nie bała, ale to był kłopot z tymi Polakami, którzy ciągle jakoś robią zamieszanie, a z drugiej strony tak jest teraz wyrażenie, że reklamowe Polacy tak mają, tam nie wiem, teraz to kupują w Biedronce, a wszyscy się przyzwyczaili, że Polacy robią powstania i Polacy nie byli bynajmniej jedynymi narodami. Ale kogo obchodzili Bułgarzy, prawda? Kogo obchodzili Irlandczycy? To była wewnętrzna sprawa angielska. Irlandczycy obchodzili. No. Ale w Europę? Tak. No tak sobie, wymierali z głodem tam cichutko, prawda, jeździli do Ameryki. No i Włosi rzeczywiście byli jakimś półpodmiotem, a właściwie rosnącym podmiotem polityki europejskiej. Wzięli udział w wojnie krymskiej, no jakoś brali udział w tym. Natomiast Polacy niespecjalnie byli takim kłopotem Europy. I tutaj pan pozwolił na prezentyzm, no właśnie Churchill coś takiego powiedział, że nikomu nie można zabronić, jeżeli on chce umrzeć, prawda. Jeżeli ma taką potrzebę. I tak troszkę było, no, że Polacy właśnie tak mają, że co pewien czas lubią tą klęskę ponosić. I chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o ta, że tak powiem, propaganda powstańcza, ten nastrój był z góry dostosowany do tego, że to będą klęski i że się zginie. To była ta idealizacja śmierci za ojczyznę. I tutaj już bardzo prezentystycznie powiem, teraz jest taka dyskusja wszędzie w mediach była o tych alpinistach i było ten Adam Bielecki, który wyszedł i zszedł żywy. Wszyscy mają do niego pretensje, prawda? Jest nad nim taki sąd. On słusznie powiedział i to mi jakoś dało do myślenia to, czym my się tam troszkę no, zajmujemy, no, że to jest tego typu właśnie myślenie, że jeżeli ktoś zginie, to znaczy jest bohaterem, prawda? A jeżeli jakoś ocalił się, to nie wiadomo jak to było, może mu ktoś to ułatwił, może jest tchórzem i tak dalej. To jest takie, no nie wiem, mi się wydaje, że w tradycji patriotycznej angielskiej czegoś takiego nie mam. To jest taki minus nasz. I to się powtarza. Tu właśnie chyba ty powiedziałeś o tym, że trzeba właśnie tymi kamieniami i kijami. No to samo powiedział skądinąd no, bardzo kompetentny człowiek, generał Pełczyński w czasie Powstania Warszawskim powiedział, że w wojsku, jeżeli się chce wykonać jakieś zadanie, to się go wykona, tylko trzeba mieć wolę. I że trzeba zdobywać gołymi rękami broń na ludziach. I poetka polska, bardzo wybitna, Anna Świerczyńska napisała taki wiersz, to choć generale będziemy zdobywać te karabiny maszynowe jakoś tam, tak to jakoś, nawet bez rymu specjalnie, ale to wstrząsający wiersz. Otóż tak jest, że ci fachowcy wojskowi moim zdaniem no często zapatrzeni w te swoje wyliczenia, no tracą w ogóle jakąś taką humanistyczną perspektywę wojny, jeżeli w ogóle taka perspektywa może istnieć. Jeżeli chodzi o Czartoryskiego, to mi się zdaje, że to był po prostu też kompleks. Czartoryscy byli cały czas troszkę podejrzani. No jednak on był ministrem u Aleksandra I. Ja mówiłem o Władysławie, o synu. Nie, no dobrze, no ale to sama rodzina, samo nazwisko. I mi się wydaje, że był najbardziej wpływowym człowiekiem. Można go trochę porównać ze Zbigniewem Brzezińskim, ale jednak on był ważniejszy, bo tam był Kongres Wiedeński, on był czołowym numer dwa w rosyjskiej delegacji, która tam rządziła. No w związku z tym do końca mu tego nie przebaczono i tak samo jak Branicki z kolei wspierał Mickiewicza, Trybunę Ludu, bo też miał to nazwisko
zhańbiące, więc to takie były różne te układy. I cieszę się, że ta sprawa tych ekonomicznych korzyści z powstania, czy społecznych została podjęta jakoś. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne i oczywiście ta sprawa Ehrlicha i Wehrmachtu, i to znaczy on zamówił to opracowanie, Wydział Historyczny Wehrmachtu, była taka placówka naukowa, która mu to opracowanie... Ogólnie czytałem w aktach SS w Koblencji. Tak, to już jest na pewno dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy właśnie tych rozgrywek wśród Rosji, no to Herzen nie miał zbyt wielkiego wpływu, żadnego, wręcz odwrotnie. Stracił wpływ przez nas. Tak, tak. Ale on nie narzekał, inni narzekali, że to tą liberalizację w Rosji wstrzymuje, co zresztą było prawdą. Ale zawsze było, nawet ci najbardziej propolscy politycy rosyjscy, zawsze dochodziło do tej ściany. Dokąd będzie Polska, dokąd będzie Rosja, i moim zdaniem to było źródłem tych powstań, bo te dwa, tak jak powiedziałeś, te dwa narody w jednym państwie nie mogły istnieć. Bardzo dobrze, jak jest teraz, że jest, prawda, granica, ale jeżeli w innym jakiś taki, ta wspólnota, coś takiego, to musi się źle skończyć, musi się skończyć słowiańskim sporem, i ten słowiański spór z góry wiadomo, jaki będzie tego rezultat. Jeszcze tylko, ponieważ tutaj, że tak powiem, jest pozwolenie na anegdotę, to ja powiem, kiedyś rozmawiałem, no to już wieki temu, z księdzem Mejsztowiczem w Rzymie, tą wielką postacią, no i tak właśnie, no tam pozwalałem sobie śledzić uwagi, po co tam, żeśmy tam szli, pod Morzejsk, a on powiedział, że bardzo słusznie, bo cofaliśmy się przed parę wieków od Morzejska aż do Warszawy, powiedzmy, a gdyby to się zaczęło w Grodnie, no to byłoby gorzej. Była ta duża przestrzeń, żeby Rosja, że tak powiem, przesunęła tą granicę między tymi dwoma światami. To tyle na razie. Profesor Schwarz, bardzo proszę. Krótko, bo czas nagli. Do jednych sprawy chciałem się ustosunkować, mianowicie do kwestii, czy były w powstaniu elementy wojny domowej. I owszem, było sporo Polaków w szeregach armii rosyjskiej, było wielu popierających carat, ale w moim przekonaniu wojny domowej nie było. I tutaj taka nie tyle anegdota, co prawdziwa historia. Na wiosnę 1863 roku Zygmunt Wielopolski, widząc, co się dzieje, że powstanie wzrasta w siłę, zaproponował swemu ojcu Aleksandrowi, żeby stworzyć jakiś choćby symboliczny oddział z polskich chłopów antypowstańczy, na którego czele on stanie i pokaże wówczas Aleksandrowi II, pokaże Rosjanom, że ta opcja ugodowa ma jakiś sens, ma jakąś przyszłość, może się nawet posunąć do wystąpienia zbrojnego przeciwko oddziałom powstańczym. Aleksander Wielopolski tę propozycję zdecydowanie odrzucił. W moim przekonaniu, gdyby ona była zrealizowana, wówczas można by mówić o elementach wojny domowej, bo Polacy z Polakami by walczyli pod dwoma różnymi, ale jednak polskimi sztandarami. Tutaj, że Polacy walczą z powstańcami pod rosyjskim jednak sztandarem. No ale to jest oczywiście kwestia definicji. Kilka słów chyba już troszkę na zakończenie tych naszych przydługich wypowiedzi, ale zgodnie z intencją prowadzącego, kilka słów o tym, co nazywamy pamięcią powstania styczniowego, jakie były jej kształty, jak powstanie wspominano. Otóż najpierw przez lat 40 albo może i trochę więcej dominuje kontynuacja dawnych sporów. Są trzy różne jak gdyby narracje o powstaniu. Narracja białych, narracja czerwonych, narracja byłych wielopolszczyków, którzy się nadal kłócą, albo w ich imieniu się kłócą jak gdyby inne osoby już z nieco młodszego pokolenia, i te trzy jak gdyby próby stworzenia pamięci
superkrytycznej, krytycznej i apologetycznej o powstaniu dominują. Nie ma czasu, więc nie mogę tutaj podać argumentów, konkretnych wypowiedzi i tak dalej. Ale krytyczna refleksja o tyle jest najsilniejsza, że wspierają ją z jednej strony konserwatyści krakowscy, czyli Stańczycy, z drugiej pozytywiści warszawscy i to wszystko ludzie, którzy należeli do pokolenia, które w powstaniu brało udział, które je osobiście przeżywało, bo i Stanisław Tarnowski, i Bolesław Prusz do tej właśnie grupy należeli, albo jak Prusz brali udział w walkach, albo wspierali to powstanie na różne sposoby, a później zmienili zdanie. Kiedy powoli odchodzi pokolenie powstańcze na początku XX wieku, zresztą w związku ze wznowieniem jak gdyby sprawy Polski trochę w przededniu I wojny światowej, na pewno około 50. rocznicy, czyli 1913 roku, zaczyna dominować nurt sława bohaterom, ale także i chwała i ci bohaterowie są przedstawiani jako godny naśladowania w przyszłości wzorzec. Tu oczywiście Piłsudski i Piłsudczycy, o tym już była mowa. Jeszcze przed I wojną światową Piłsudski wygłasza wówczas odczyty na ten temat. Właśnie w ten sposób przedstawiają, w ten sposób chcą kształtować polską pamięć historyczną, że oto jest wzorzec, a my jesteśmy kontynuatorami, naśladowcami. W II Rzeczypospolitej też już o tym była mowa, bardzo to wyraźnie jest rozwijane. Może jeden interesujący konkret. Ja dałem kiedyś swojemu magistrantowi temat pamięć powstania styczniowego w II Rzeczypospolitej. No, nie najlepsza z tego wyszła praca, więc nie publikowana. Pewnie ktoś to lepiej napisze albo już pisze, bo jest wyraźna potrzeba porządnej rozprawy o tym. Ale między innymi z różnych tam ustaleń faktograficznych podam takie. W 1938 roku trzem pułkom kresowym Wojska Polskiego nadano trzech patronów. Na Wołyniu Edmunda Różyckiego, na pułk stacjonujący na Polesiu otrzymał za patrona Romualda Traugutta, a na Wileńszczyźnie Ludwika Narbuta. Oto jak wyglądała polityka historyczna II Rzeczypospolitej w chwili wzrastającego ciśnienia ze strony dwóch potężnych totalitaryzmów wschodniego i zachodniego. No, jest oczywiście też bardzo interesującym i rozległym tematem, jak wyglądają spory o powstanie styczniowe po II wojnie i ich polityczne konteksty, ale obawiam się, że nie zdołamy już tego wątku rozwinąć, chyba że pojawi się w pytaniach. Dziękuję bardzo. Bardzo panom dziękuję za te wypowiedzi. Teraz jest czas na zadawanie pytań. Ja tylko może zakończę tę część o pamięci pewną informacją, mianowicie na prośbę Festiwalu Nauki firma Millward Brown, zajmująca się badaniem opinii społecznej, przeprowadziła takie badanie, zadała reprezentatywnej próbie Polaków pytanie, czy powstania narodowe przyniosły Polsce i Polakom generalnie więcej strat czy korzyści? I teraz proszę sobie zgadnąć, jakie były odpowiedzi, które przeważały, a ja odpowiem. Otóż zdecydowanie więcej korzyści i strat w przekonaniu 14% respondentów. Trochę więcej korzyści niż strat, 35% tak sądzi. Trochę więcej strat niż korzyści, 24%. Zdecydowanie więcej strat niż korzyści, 18%. I 9% nie wiem, trudno powiedzieć. Z czego wynika, że więcej korzyści widzi 49% Polaków? 9% nie ma zdania albo nie chce się wypowiedzieć, a reszta ma zdanie krytyczne. Celowo nie można było powiedzieć, że było tyle samo. Tak sformułowaliśmy te pytania, żeby coś trzeba było wybrać, bo ci, którzy podejmowali decyzję bić się czy nie bić, także nie mieli trzeciego wyjścia, żeby bić się częściowo. To już jest tylko taki przypis. Zachęcam Państwa teraz do zadawania pytań i do komentarzy. Jest mikrofon. Bardzo proszę podnosić rękę, ja będę próbował uporządkować naszą rozmowę.